Witajcie, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Super Teorii. Dzisiaj jak zwykle, jak mówiłem już wcześniej, będzie ten odcinek, jest on wieczorem, więc zasiądźcie wygodnie na fotelu, weźcie sobie coś ciepłego do picia, albo i coś chłodnego, jakąś przekąskę i zaczynamy. Nie zapominajcie o łapce w górze, komentarzu i oglądajcie filmik do końca, bo to naprawdę bardzo ważne i śmieszne. A więc jedziemy z tematem. I oto jest temat o nazwie Ostatnia Bitwa. Za chwilę, prawda, pojawi wam się zwiastun, oglądajcie sobie do końca, a ja potem przejdę do swoich mrocznych i tajemniczych teorii oraz faktów z tego zwiastunu. A więc zapraszam serdecznie i miłego oglądania. Zaczęło się od legendy, która przetrwała wieki. Ukrywaliśmy prawdę, żeby chronić Ziemię przed czymś, co nieuniknione. Optimus Prime, zniszczyłaś swój świat. Pragniesz odkupienia? Tak, Stwórco, pragnę. A co byś powiedział swojej córce? Ucz się, myj zęby. Trzymaj się z daleka od muzyków, zwłaszcza perkusistów. Nadszedł czas próby. Gdy brak przywódców, nadchodzi chaos. Zderzenie dwóch światów. Tylko wy możecie je powstrzymać. Przypada wam najważniejsze zadanie. Odwrócić bieg ludzkiej historii. Reżyseria Michael Bay. Nie! Daj mnie! Co robisz? Wszystko, co znamy i kochamy, za chwilę przestanie istnieć. Nie zostawię cię! Wszystko wydaje się stracone. Kilku śmiałków może ocalić cały świat. Są chwile. To koniec, słyszysz? Optimus nas nie zdradzi. Kiedy przyszłość zostanie i będę z nimi walczyć. Jest w naszych rękach. Aby mój świat przetrwał, wasz musi umrzeć. Transformers. Ostatni rycerz. Wkrótce w kinach. A więc jak widzieliśmy po zwiastunie, moje teorie, jeżeli chodzi o opętanie przez twórców, się sprawdziły. I trochę szkoda, bo no, wyjaśnili nam wszystko i w sumie nie mam po co teraz iść do kina i idę się. No niestety idę wymyślać jakiś sensowny koniec, bo to jest smutno. Najgorszy zwiastun ever. Oczywiście to nie był żart, albo trochę był żartem, bo oczywiście to jest jeden moim zdaniem z lepszych zwiastunów, ale niestety no spoileruje nam za dużo i jak widzieliśmy po tym zwiastunie, wszystkie sprawy się wyjaśniają. I teoria, że Megatron jest dobry, wygrała, bo Megatron pomoże ludziom, będzie się bił z Optimusem Prime'em. A zresztą na moim starym kanale ktoś chciał, żebym omówił ten zwiastun, więc bardzo proszę. Macie tutaj wszystko jak na srebrnej tacy, a ja wam powiem, jednak nie myliłem się co do rycerzy. Rycerze są dobrzy, w sumie to by świadczyło ich symbol taki ala Autobotów, no to mogłem wziąć pod uwagę. Nie wiadomo jeszcze jaką rolę odegra ten pirat, być możliwe, że on będzie ojcem i cicho, nic nie mówiłem, nieważne, będzie, ale na pewno będzie krótko i zginie, bo... mało widzieliśmy tego auta, jeżeli chodzi o nagrywanie, ale zresztą zobaczymy w filmie. Ja na filmie się wybieram, knuję już teorię, jak będzie wyglądał koniec filmu, mogę
mam nadzieję, że chcecie, żebym się z nią teraz wam podzielił, ale omówmy sobie zwiastun. Widzimy tam walkę Optimusa z tymi rycerzami i zagadkę się wyjaśniła, ten medalion i Excalibur, który trzyma Cade Jaeger, to są właśnie te najbardziej znane artefakty i one będą. Po co był ten medalion? Właśnie do odkrycia tej dziwnej tajemnicy, że ta planeta kiedyś przybędzie. Oni, ci rycerze, już to przetrzymywali i wiedzieli, że to kiedyś nastąpi, ale jak w zwiastunie było powiedziane, oni jakby, mi się to też tak wydaje, mają nas chronić przed tym właśnie nieuległym skutkiem. Jak widzieliśmy Quietesse, czyli tego stwórca, w sumie ja mam teorię, że to nie jest stwórca, tylko baba, która się pod niego podszywa, bo widzieliśmy rękę stwórców i to dalekie jest od tego, co widzieliśmy w tym zwiastunie, więc wydaje mi się, że Quietesse to możliwe, że jest jakiś też taki biznesmen kosmiczny i chce, wiecie, wszystkich na swoją stronę, ale może i to być stwórca, ja nie wiem, zobaczę w filmie, ale bardziej teoria ze stwórcą jest bardziej prawdopodobna, że ona jest tam jedną z nich i tak dalej. Zobaczymy jeszcze w filmie, czy będzie więcej stwórców, czy nie. No, zobaczymy. Widzieliśmy też statek Lockdowna, o którym powiem trochę więcej. Wydaje mi się, że jednak ci... Boże, nie stwórcy. Ci tacy od Lockdowna dotarli do niej i będzie to może potem jakoś na początku pokazane, że... albo po prostu oni się tak pojawią, to jest zdobyte w filmie, że... Właśnie, że misja Lockdowna się nie powiodła i on, wiecie, odwalił kitę wielką i tak dalej. I mniejsza z tym, ci rycerze, jak już wcześniej wspomniałem, będą za ludzką stroną, czyli będą próbowali, tak jak Bill, Megatron i możliwe też inni, odsucić go. No, zobaczymy, co też wydarzy się w filmie. Ja na film pójdę i zaspoileruję wam możliwy koniec, że tak będzie. Mi się wydaje, że jak zwykle będzie happy, bo oglądaliśmy wszystkie części i było happy, że wiecie, drony zostały zniszczone, w czwórce Lockdown zdech i Happy Optimus leci dalej. Nie. Tu może być podobnie, nie wiem. Niektórzy plotkują, że Beast ginie, nie wiem, czy Beast ginie. Ciekawe by było, nawet jakby zginął, wiecie, fajnie by się oburzyli pewnie. Mi szczerze, no byłoby trochę smutno, ale nie tak aż jak po Megatronie. O, zaraz o nim wspomnę. Zobaczymy, co nam proferują na deser Pan Bay i cała jego drużyna, więc zobaczymy, czy warto na to iść do kina. Ale już trochę nam zespoilerowali, więc smutno, naprawdę. Ale i też zauważyliście to czerwone znamie, które miał Megatron? Przypadkowo wzięło się znikąd, no tak... Ten se tak dodali. Mi wydaje się, że jednak Quietesse próbowała też na nim zawładnąć, ale że on, jak już kiedyś wcześniej wspomniałem, jest stworzony przez tych ludzi, czyli nas. Jest on na to mniej podatny niż sam Optimus, jakoś wiecie, kontrolę umysłu czy coś takiego. Sugeruje, że to może być to, a nie ciemny Energon, bo ciemnego Energonu no niestety nie zobaczyłem. Smutne. Nieważne. Jeżeli chodzi o teorię Megatrona, to tak, prawdopodobnie Lennox, czyli to, co już kiedyś mówiłem o Lennoxie i o Megatronie, tam w jego teorii, przyjdzie, żeby poprosić go o pomoc. I tak, to będzie na pewno prawdą, bo jak widzieliśmy, Megatron będzie bił się z Optimusem i widzieliśmy też Megatrona, który spada przez chwilę i Keita i tą kobietę, tamtą profesor panią, ale nie o nich rzecz. Mi wydaje się, że pod koniec filmu będzie taka sytuacja, że wiecie, Quietesse odniesie jakieś tam rany czy coś takiego, a Optimus będzie odopętany, czyli będzie dobry i będzie smutny, że może zginie, nie wiem, to jest tylko teraz taka super teoria. Widzowie i fani twierdzą, że zginie, no ja nie wiem, ja bym wiedział, to bym powiedział, no ale zobaczymy w filmie. I właśnie to będzie ta ostateczna bitwa, będzie się był z nim bić, rycerze, Megatron. Mi wydaje się, że pod koniec filmu, wiecie, będzie happy end, a tu naprawdę nie, bo okaże się, że Quietesse przeżyje i opęta Megatrona do końca, co świadczyłoby fioletowy kolor oczu, bo w sumie... Zauważmy, że przypadkowo tak dają nam te dwa zdjęcia z fioletowymi oczami i Megatron też ma fioletowe, ale nie do końca, czyli takie trochę czerwień tam ma i fioletowe. Oj, przepraszam za coś w tle, o ile to słyszycie, oby nie, nieważne. Mi wydaje się, że pod koniec filmu Quietesse opęta jednak Megatrona i on przejdzie na jej ciemną stronę mocy
Mówię tak jakbym, kurde, nie wiem, jeszcze się w Gwiezdnych Wojnach znowu mam tu zrób, ale nie o tym rzecz. I oni uciekną z nią, znaczy Megatron. Zobaczymy, czy to też się sprawdzi, bo w sumie takie zakończenie byłoby dosyć ciekawe i wyjaśniałoby to, czemu Megatron w tej takiej, jakby w tym zdjęciu takim promującym jego postać, że on wróci i Optimusa ma fioletowe oczy, bo mnie to dosyć ciekawi. Napiszcie w komentarzu, co o tych oczach sądzicie i czy w mojej tej super teorii jest trzonek prawdy, jeżeli chodzi o zakończenie i czy warto iść na film, bo trochę nam zaspoilerowali i to jest naprawdę smutne i po pierwsze się nie dożartuję, tego nie zrobię. To są oczywiście takie nieśmieszne żarty, a więc do zobaczenia i jak zwykle kończymy i cześć, pa.